I gdy taka pszczoła wpada do twojego mieszkania, to zaczyna szaleć, bo nie może znaleźć drogi wyjścia. Ona jest w tym momencie jak taki wisielec. Wpadła przez jakąś szczelinkę, ale już zapomniała, którędy wpadła i teraz nie może znaleźć tej drogi wyjścia. I brzęczy, i szaleje, i rzuca się, i uderza w jedno okno, mimo tego, że jest zamknięte, w drugie okno, w jakieś dzbanuszki, w jakieś kamienie szlachetne, które masz poustawiane. We wszystko uderza z całą siłą tak długo, aż całkowicie się wypali, czyli zmęczy. I w tym momencie, gdy się zmęczy, gdzie już tak pouderzała we wszystkie te miejsca, mimo twoich gorączkowych prób, aby ją uwolnić, aby jej pokazać, gdzie jest otwarte okno, jeszcze bardziej się denerwowała i jeszcze bardziej uderzała o wszystkie sprzęty. I gdy się tak zmęczy, tak się wypali, to nagle usiądzie gdzieś i odpoczywa. Próbuje zebrać siłę. I to są właśnie takie momenty, o których mówi siła wyższa. Zebrać siłę, tak jak ta pszczoła. I ta pszczółka tak siedzi, regeneruje się, tylko jej skrzydełka tak drgają. Nóżkami, rączkami czyści się ze wszystkiego, gdzie się poobijała, czyści. Ten jej odwłoczek się tak rusza ze zdenerwowania. I nagle tak posiedziała 5 minut, czy 2 minuty, czy minutę i nagle, nie wiadomo jakim cudem, startuje i wylatuje dokładnie przez tą drogę, którą wpadła do twojego mieszkania. Czy nie jest to wielka symbolika? Ta pszczoła, ten symbol pracowitości, tej dziewiątki? Ciebie w takich momentach, gdzie pracujesz od rana do wieczora, angażujesz się, robisz wszystko, aby osiągnąć twoje cele i czasami się tak obijasz o wszystkie sprzęty symbolicznie, o blokady, zamykają się jakieś drzwi, jakieś możliwości, spotykasz jakichś dziwnych ludzi, którzy zamiast cię wspierać i ci pomagać, tylko cię blokują? Może właśnie jesteś taką pszczołą w tym momencie, gdy słuchasz tej ceremonii. Nadszedł więc czas, aby usiąść spokojnie, zadbać o siebie, zawieszenie broni, przestać szaleć, przestać myśleć, przestać uderzać głową w mur. I w tym momencie przyjdzie impuls od siły wyższej. I ten impuls pokaże ci drogę wyjścia. Ten impuls może przyjść tylko w momentach, gdy jesteś w ciszy i spokoju. Ten impuls nie przyjdzie w tym momencie, gdy szalejesz tak jak ta pszczoła i obijasz się o wszystkie sprzęty. Bo nawet gdy ten impuls wtedy jest, to ty go nie widzisz. Ty tego nie poczujesz, ty nie zobaczysz tej drogi. Czyli dzisiejszym przesłaniem od siły wyższej jest, jeżeli spróbowałaś już wszystkiego i spróbowałeś już wszystkiego, by coś osiągnąć, jakiś twój konkretny cel, czy zrealizować jakąś rzecz w twoim życiu, to może nadszedł czas zawieszenia broni. Zawieś więc broń twojego ducha, twoje miecze, twoje myśli. Niech przestaną krążyć wokół danego problemu. Zajmij się zupełnie czymś innym. Czymś, co cię zregeneruje, co da ci siłę, zbierz twoje siły, bo pamiętaj, zawieszenie broni to jeszcze nie jest koniec wojny. To jest tylko moment odpoczynku. I czekaj na impuls. I ten impuls się pojawi.